Ale wygląda to pięknie! Wygląda to fenomenalnie. Siemaneczko kochani, witam Was bardzo serdecznie. U mnie jak widzicie zmiany, jak mniej więcej co pół roku następuje transformacja Pokemona i przedłużyłam włosy. Mniej więcej tyle, no tyle. Po to, żeby móc je rano kręcić, zrobiłam to czysto pragmatycznie, bo wiecie, jak teraz te dni są takie krótkie, to rano po prostu każda minuta snu więcej jest dla mnie zbawieniem. No, a jednak przy tej długości, którą miałam dotychczas, codzienne prostowanie rano było koniecznością, bo to było w sumie najszybsze, i tak trochę to czasu zajmowało, bo musiałam rano umyć głowę. Teraz głowę mogę umyć wieczorem i zaplątać te włosy w wałek i rano mieć gotową fryzurę. Także stąd cała ta zmiana po prostu. Po prostu, e, chciałam coś przyspieszyć. Trochę mnie te włosy kosztowały nerwów, o czym mówiłam na Insta Stories, ale chcę już zapomnieć o tej historii, więc nie będę jej powtarzać. A dzisiaj zapraszam Was na teścik. Teścik nowych kolekcji Vibo i Lovely. Byłam ostatnio w Rosmanie, natknęłam się na kilka produktów. Nie są to pełne kolekcje, bo oczywiście były już poprzebierane, ale stwierdziłam, że no po prostu wezmę to, co jest i sobie to tutaj dzisiaj sprawdzimy. Już na twarzy mam podkład, a właściwie mieszankę dwóch podkładów, bo mam też na sobie. Na świeżo nałożony samopalacz, który właściwie teraz, wiecie, on jest w trakcie mm, oksydowania, bo nałożyłam go jakoś półtorej godziny temu, więc też dlatego mam trochę ciemniejszą twarz od razu. Jest to mieszanka podkładu Stars from the Stars Safe Space 05 z Inglotem Skin Focused Care Face Foundation w odcieniu 303. Także to mam już na twarzy. Lekko zrobiłam sobie też makijaż brwi, nałożyłam odrobinę korektora i możemy przejść do testu nowych kolekcji. Z Wibo i Lovely. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to oczywiście zapraszam, zachęcam Was do pozostania ze mną. Zaczynamy! I zacznijmy sobie może od tego, że Wibo, słuchajcie, zaszalało w tym roku i wypuścili zimową kolekcję, w momencie, kiedy właściwie jeszcze trwa albo kończy się dopiero teraz kalendarzowa wiosna. Także nie wiem o co tutaj chodzi i skąd to przyspieszenie, ale jestem w szoku. Ja nie lubię, jak się tak przyspiesza czas. Czas i tak mega szybko leci. Także jakieś ozdoby świąteczne, już pod koniec sierpnia w Action mnie po prostu przerażają. Wiecie, dajmy sobie przeżywać różne święta i dajmy sobie ten czas na oczekiwanie, na dojrzewanie do nich. Mm. No to mi się nie podoba, dajcie mi znać, czy macie podobną opinię. W każdym razie kupiłam to, co było i zacznijmy sobie od pudru. Jest to Baked Satin Powder Princess Skin z Vibo. No wygląda jak coś takiego ładnego, rozświetlającego, satynowego. Jest to wypiekany puder do twarzy o satynowym wykończeniu. Po prostu jest zaklejony. No część z tych kosmetyków w Rosłanie była już tam poprzebierana, powymacywana, ale część się ostała, także starałam się wybierać takie, które były dobrze zaklejone. Puder, powiem Wam szczerze, że wygląda naprawdę obiecująco, także jestem ciekawa, czy on będzie setował, czy będzie mocno się świecił. Uuu, on, słuchajcie, tworzy taką faktycznie satynową powłoczkę Lekko buzie matowi, ale w taki satynowy, odbijający światło sposób. Też podoba mi się to, jak wygląda na twarzy ten podkład Zinglota. Co prawda, wymieszany dzisiaj z ciemniejszym Stars from the Stars, żeby się zmeczować jeszcze jak ten um, samopalacz mi zoksyduje. Natomiast ten puder naprawdę tutaj robi na mnie wrażenie. Coś, czego już dawno nie używałam. Zwykle idę w mat, jak wiecie, ale. Takie wykończenia, no nie wiem, też fajnie się wygląda. Co prawda człowiek się szybciej wyświeca i świeci się już właściwie na starcie swojej przygody ze zrobieniem makijażu. Ale można się, wiecie, przypudrować czymś bardziej matowym w jakichś takich strategicznych miejscach w strefie T, co może zaraz zrobię, a reszta twarzy pozostaje właśnie taka lekko glossy. I skoro już napomknęłam Wam o pudrze matującym, no to skorzystam tego z Huda Beauty w odcieniu Cupcake. Nałożę go sobie tutaj głównie pod oczami, tutaj też na policzkach, w skrzydełkach nosa bo wyświecenie w tych partiach trochę mnie wkurza i też na czole mnie wkurza. Ale reszta niech się błyszczy. Dobra moi drodzy, trochę się przyspieszyła akcja trochę przypadkowo, dlatego, że mikrofon mi wysiadł w trakcie nagrywania, no ale mam oczywiście obrazy bez dźwięku, więc opowiem Wam, co tutaj na moich policzkach się wydarzyło, bo trochę się wydarzyło i jestem zachwycona produktami, które mam teraz na sobie. W ogóle wygląda to pięknie i już Wam mówię, co nastąpiło. W pierwszej kolejności skorzystałam z takiego bronzera z Lovely, który jest w kształcie ziarenek kawy i powiem Wam, że on też przepięknie pachnie. Bałam się trochę jego koloru, bo jest to takie rozświetlające, ciepłe wykończenie, ale na policzku prezentuje się bosko. Co prawda trochę to przy moim kolorze blondu, który jest dosyć chłodny w tym momencie, wygląda jak taki brzoskwiniowy róż. Natomiast no, na moje oko naprawdę i natężenie tego koloru i to, jaką piękną chmurką się rozkłada, wygląda naprawdę cudownie. I też to delikatne roz. Świetlenie przy okazji. Jestem zachwycona tym produktem i zapach. Naprawdę cieszę się, że go kupiłam. Później, słuchajcie, sięgnęłam z kolei po paletkę z Vibo. Can't take my eyes off you. Mamy końcówkę lata, a już słuchajcie, Vibo myśli tutaj o jakichś lodach. Nie wiem, czy chodzi im o te zimowe, no bo do tych zimowych co najmniej jeszcze ze trzy miesiące. Natomiast sama paletka też jest moim zdaniem fenomenalna na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj dwa produkty: róż i brązer. Brązer w dosyć chłodnym odcieniu, natomiast oba te odcienie są słuchajcie, jednocześnie satynowe i dają piękny efekt rozświetlenia. Rozkładają się na policzkach naprawdę przepiękną chmurką i mają w sobie też takie gdzieniegdzie większe drobinki, ale one na twarzy no, dają efekt rozświetlacza bez rozświetlacza. I naprawdę uważam, że w tym makijażu twarzy mogłabym śmiało wyjść na przykład na randkę, a idę dzisiaj na spotkanie z moim Marcinem, moim przyjacielem, bo był teraz dwa tygodnie na wyjeździe, więc nie widzieliśmy się chyba z trzy tygodnie. Musimy zrobić sobie update życiowy. Także też jestem ciekawa, co Marcin po na temat mojej fryzury i też tego makijażu dam Wam znać. I ostatni produkt do twarzy, który tutaj przetestowałam, to Lovely. W pierwszej chwili nie wiedziałam, co to jest. To jest Double Shot 2-in-1 Lip and Cheek. I to jest, słuchajcie, taki gagatek, który w środku wygląda jak balsam czekoladowy. Natomiast kiedy nałożycie go na opuszek palca, to już. Ukazuje się jego odcień taki lekko buraczkowy, a właściwie ja bym to określiła jako czekolada, ale z wiśniami. No, naprawdę wygląda to pięknie. Na policzku wzmocniłam sobie szczyty kości jarzmowych tym produktem, pomimo tego, że wcześniej miałam przypudrowaną twarz, ale sprawdziło się to też świetnie, i dzięki temu te moje policzki są w taki sposób nieoczywisty nasycone. No, i wygląda to naprawdę fenomenalnie. Także konfiguracja tych produktów chyba sprawiła, że po prostu mój mikrofon tego nie ogarnął. I ten produkt, słuchajcie, również przepięknie pachnie, tak właśnie, kawowo. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej kolekcji. Do tego stopnia, że jak tylko uda mi się jeszcze coś od nich dorwać, to na pewno to kupię. Co prawda nie miałam ostatnio czasu tak jeździć po Rosmanach, więc wzięłam w tym jednym, w którym byłam to, co już było też przebrane. Natomiast, no, wszystko wygląda mega obiecująco. Jeśli chodzi, słuchajcie, o makijaż oczu, to ja już zaczęłam sobie nakładać taki żel, no ale też nie mam audio. I to jest Lovely as Strong as Espresso Coloring Brow Glue. I zastanawiałam się, czy on będzie będzie bezbarwny, bo teoretycznie jest to kolor 01 Double Shot i on jest delikatnie na brązowo zabarwiony. On, słuchajcie, już zdążył zastygnąć. W każdym razie powiem Wam szczerze, że on jest czymś na pograniczu tego kleju z NYXa. Na pewno kojarzycie, o co mi chodzi. Natomiast klej z NYXa potrafił zostawiać taki grudki i był mega kleisty. Tutaj jest to coś na pograniczu trochę bardziej tępego żelu, trochę bardziej suchego, ale też mega mocno utrwalającego, bo ja zdążyłam sobie lekko te brwi tutaj Podociskać i myślę, że one się mają szansę faktycznie w tej formie utrzymać. A to jest teraz dla moich brwi wyzwaniem, dlatego że kiedy mam jeszcze zrobioną tę, jakby grzywkę w tym momencie, no to już w ogóle włoski latają na wszystkie strony świata, jeżeli dobrze ich nie utrwale. Także to jest też bardzo ciekawy produkt. Czy on pachnie? Nie, tutaj zapachu nie ma, ale jest za to bardzo fajne czesadełko, takie zgrabniutkie. Także możemy już przejść do makijażu oczu. A tutaj mam do przetestowania dwie paletki. Pierwsza z nich to będzie paleta Lovely, która prezentuje się tak dosyć, powiedziałabym, romantycznie. I ta kolorystyka do mnie przemawia. Druga paletka jest już bardziej wystrzałowa i to jest Vivo Icebreaker. Wygląda tak kolorowo i metalicznie, także zaczniemy sobie od tej palety, bo w niej po prostu znajdują się maty, na których będę mogła bazować. I na powiekach mam w tym momencie odrobinę korektora z Huda Beauty, żadnej dodatkowej bazy, więc to będzie jakimś tam wyzwaniem dla tych cieni. Zacznę sobie od tego cienia, bo bardzo mi się podoba. To jest taki kolor, którego ja szukam w paletkach i zacznę sobie nim tutaj budować załamaniem. Bardzo ładny odcień, już widzę, że no to jest taki idealny kolor na co dzień do szybkiego zbudowania powieki i nakładam ten cień dosyć luźnym pędzelkiem. Także od razu robi się bardzo ładna chmurka. Na dolną powiekę myślę, że nałożę ten cień, który ma w sobie trochę więcej różowych tonów. Ogólnie ta paletka wygląda tak właśnie bardzo randkowo-romantycznie mniej kawowo niż się można by tego spodziewać, ale może to i dobrze. Takie odcienie fajnie upiększają powiekę. Co do pigmentacji tych cieni, nie mam zarzutu. Nie wydaje się być zbyt sucha, czy jakaś taka, wiecie, przeźroczysta, robiąca plamy. Naprawdę jest to ok. I wiecie co? Mam ochotę czymś to lekko wzmocnić w zewnętrznych kącikach i troszeczkę mnie wkurza, że nie ma tutaj żadnego matu, który byłby ciemniejszy niż ten i ten cień. Oczywiście jest czerni, no ale czernią tak na grubo nie chcę tego przyciemniać, więc może skorzystam z tego satynowo-metalicznego i delikatnie go tutaj wtłoczę. Ale brakuje mi tutaj właśnie takiego matu, w dokładnie takim odcieniu. Ok, na chwilę zostawiam tę paletkę i przejdziemy do tej z Vibo, bo tam jest kilka takich ciekawych metalicznych cieni i podobają mi się te różowe. Są właściwie dwa różowe cienie, jeden trochę cieplejszy, drugi ma w sobie więcej takich fioletowych nawet drobin. Zacznę od tego. O, powiem Wam, że on ma taką konsystencję jakby lekko plastelinową. Zobaczcie, nawet się wgniata. Tego się nie spodziewałam. <laughs> Ale zobaczmy, jak będzie wyglądał na powiece. Jest dosyć taki mięsisty w konsystencji. Nie do końca wiem, czy to będzie dobrze wyglądać na powieka, które mają na sobie więcej załamań. Co prawda rozkłada się taką ładną taflą. No naprawdę takiej konsystencji się nie spodziewałam. Dosłownie taka lekka plastelinka. Co prawda dosyć zbita, na pewno bardziej zbita niż standardowe plastelinowe rozświetlacze na przykład, ale no wygląda to na powiece naprawdę pięknie. I nie spodziewałam się tego, że aż tak będę zachwycać się tymi kolekcjami, ale są naprawdę porządne. Wiecie co, w tej paletce Lovely mamy jeszcze taki... Brokacik. Kiedyś, słuchajcie, miałam takie buty, które były w tego typu cekinach, i to mi mega o nich przypomina. Także spróbujmy to nałożyć. To ma konsystencję taką lekko lepką, jakby. Też plastelinową. Chociaż pod spodem, pod tymi drobinkami, kryje się jakby po prostu metaliczny cień. Więc ja myślałam, że to będzie taki typowy brokacik, a jednak nie. Ale nałożę go tutaj bardziej wewnętrznym kąciku. No, na pewno wypada mniej spektakularnie niż w opakowaniu, a niestety pod tą warstwą brokatu no już kryje się metaliczny cień, więc. No nie jest to aż tak spektakularne jak się spodziewałam, ale nadal jest bardzo ładne. Kupiłam też takie dwa brokaciki, jeden niebieski, więc raczej mi się dzisiaj nie przyda, ale ten fiolet myślę, że ma szansę się zgrać z tym makijażem. Ale zanim nałożę brokat, to przejdę do eyelinera i to jest eyeliner z Lovely, czyli dokładnie Americano Precision. No, może być to taki dosyć ciemny brąz, przynajmniej tak się zapowiada i zrobię sobie kreseczki. Jest napigmentowany, ale muszę wziąć jakieś lusterko, bo jak lustro, mam, wiecie, metr od siebie, to boję się, że coś mi tutaj nie wyjdzie. O, ale powiem Wam, że z takiej odległości tak udało mi się dobrze wyznaczyć tę kreskę. Ja już słuchajcie, powinnam kiedyś spróbować zrobić sobie kreski w ogóle bez lusterka. Ciekawa jestem, czy by mi to wyszło, ale jest. Słuchajcie, na to duża szansa. O, ale skubany jest, napigmentowany i w ogóle przepiękny odcień brązu. To nie jest taki brąz aż tak ciemny, jak na przykład z kolekcji Inglot we współpracy z Komunikatywnie, który wyglądał niemalże jak czarny, chłodny, może lekko złamany brązem. To jest nadal jakby brąz, ale taki faktycznie w odcieniu gorzkiej czekolady. Nie mam akurat takiego na stanie, więc bardzo się cieszę, bo mi się przyda. Nie mogę się tutaj przyczepić ani do aplikatora, ani do pigmentacji, ani do konsystencji. Ja naprawdę bym sobie życzyła, żeby te drogie eyelinery tak działały. Wewnętrznych kącików już nie będę nim traktować, no bo to jest eyeliner w pisaku, więc duże prawdopodobieństwo, żeby się rozpłynęły, ale skorzystam sobie z jakiejś brązowej kredki. No mam pod ręką ten z Eveline Variette w odcieniu 02. Nie będę chyba wyciągać tych wewnętrznych kącików, ale po prostu tak jakby domknę ramę oka. Kreski gotowe, więc możemy sprawdzić sobie ten brokat. To jest taki dosyć chłodny fiolecik, ale zaryzykuję. No może to wyglądać ładnie. Lecimy z tematem. To jest dokładnie odcień numer 2. Jest piękny. Tak, on będzie fajnie tutaj się przebijał przez te dosyć ciepłe tony paletki Lovely i przez to ten makijaż będzie wyglądał trochę bardziej różowo. I ten brokat klei się bez konieczności korzystania z jakiegoś wiecie dodatkowego kleju. Sam sobie nie jest jakoś mocno tłusty, raczej jest to dosyć sucha konsystencja, ale lekko, właśnie lepka, co sprawia, no, że jednak się utrzymuje i przykleja się zarówno do palca, jak i do powieki. Makijaż oczu gotowy, ale jeszcze wytuszuję sobie rzęsy i mam tutaj maskarę ze Stars from the Stars Eye Notizer i tuszuję też górne. Co prawda, do uzupełnienia jeszcze zostało mi 100 lat, ale no nie wiem, jakieś takie są. Tym razem biedniejsze niż zazwyczaj, więc potrzebuję tego tuszu jakoś też szybciej. Ja wiem, że to jest zbrodnia, ale ja naprawdę kocham efekt wytuszowanych, doczepionych rzęs. Kupiłam jeszcze coś i to jest Vibon. I chyba to są jakieś takie topery albo eyelinery. Dokładnie Two-in-One Eyeliner and Eyeshadow Topper. Z jednej strony jest taki grubszy brokacik, tutaj coś trochę bardziej metalicznego, więc ten brokat mam ochotę umiejscowić sobie w wewnętrznym kąciku. Słuchajcie, czuję się, jakbym robiła make-up na śnieżynkę, ale jest nadal przypominam koniec września. Ale wygląda to pięknie! Każdym kolejnym kosmetykiem jestem coraz bardziej w szoku. Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego makijażu, więc przejdźmy do ust. Mam tutaj do przetestowania właściwie tylko jeden produkt. Ja widziałam, że i w kolekcji Vivo i Lovely były tam różne opcje, ale zostały tylko wymacane testery, albo dodatkowe produkty, które również były wymacane, więc. Udało mi się kupić coś takiego, coś co wygląda trochę jak ten Balsam Start, dokładnie Melting for You i wybrałam odcień, już wam mówię, numer 2, czyli nie taki wcale najjaśniejszy na świecie. I on ma w sobie jakieś takie drobinki brokatu, dosłownie jak ten Start, tak to mi wygląda. I też się klika tutaj od dołu. O spójrzcie, widzicie te drobinki brokatu. Pozbyłam się już olejku z Pierrenet, więc lecimy z tematem. Wiecie co, od razu co zauważyłam, to fakt, że one się tak nie roztapiają jak te star. I w ogóle przyznamam szczerze, że kolor jest przepiękny. W ogóle tak fajnie zgrywa się z dzisiejszym make-upem. Lekko jakbym mrowi moje usta, tak jakbym miał chłodzić, ale raczej nie za mocno. To chyba tylko taki dodatkowy bajer, że niby wiecie, kolekcja zimowa. Dobra, moi drodzy, makijaż jest już gotowy, ale ja mentalnie potrzebuję chwili, żeby zebrać myśli, bo wydarzyło się tutaj tyle i to tyle dobrego, że naprawdę potrzebuję paru chwil, żeby sobie to ułożyć w głowie, żeby zrobić wam podsumowanie. Także zaraz wracam. Okej, okay, moi drodzy, zebrałam wszystkie informacje w mojej głowie i powiem wam, że najsłabszym ogniwem dzisiejszego testu jest jedynie to, że wysiadł mi mikrofon i nie mogliście usłyszeć moich pierwszych wrażeń tak w real time. Ie. Musiałam Wam je wszystkie tutaj opowiedzieć, jeśli chodzi o kilka produktów. Natomiast jeśli chodzi naprawdę już zaczynając od samego początku, zaczynając czy to od tego pudru, czy od brązera z Lovely, no powiem Wam szczerze, że ja jestem w każdym z tych kosmetyków zakochana i ja je w tym momencie, za chwilę po nagraniach, zabieram do swojej kosmetyczki i będę z nich korzystać, bo to jak przepięknie moja twarz prezentuje się w tym momencie, to przerosło moje najszczersze oczekiwania. I jutro może pójdę na ranę. I ja się tak pomaluję, słuchajcie. Dokładnie tak się pomaluję, bo dzisiaj czuję się jak gwiazda. Czuję się 10 na 10 i wygląda to świetnie. Już poczynając, czy to właśnie od tego pudru, który podkreślił taką ładną satynowość na mojej twarzy, właśnie upiększył moją twarz, co wygląda cudownie. Tak samo zresztą i ten brązer, jak również ta paletka modelująca z Vivo, z kolei. To są produkty, które upiększają. One nadają kolorytu, ale jednocześnie upiększają. Wygląda się jak jutrzenka. Co jest naprawdę imponujące, bo czasami, żeby uzyskać taki efekt na mojej twarzy, się muszę tak nagimnastykować, takiej jakiejś konfiguracji produktów użyć i się tak namęczyć. A dzisiaj ten makijaż zrobiłam tak. I gdyby nie ta perturbacja z mikrofonem, zrobiłabym go jeszcze szybciej, bo musiałam go podładować. No i wygląda to fenomenalnie. Żel do brwi, rewelacja, rzęsy są pięknie utrwalone, nie są jakoś dramatycznie przyciemnione. Wrócę oczywiście do Was za kilka godzin i pokażę, jak to wygląda. Co prawda, no, dzisiejszy test nie będzie trwał 12 godzin, no ale tych kilka na pewno da nam jakieś pojęcie o tych kosmetykach. Jeśli chodzi o paletki cieni, i jedna i druga ma swój urok. Tutaj mam oczywiście cienie błyszczące. Tutaj bardziej takie romantyczne i maty, i błyski. Jedyne małe rozczarowanie to ten brokatowy cień, bo myślałam, że będzie bardziej brokatowy, a ten brokacik właściwie jest tylko taką wierzchnią warstwą. No ale tak czy siak, no, makijaż oczu również bardzo mi się podoba. Jeszcze podrasowany tym brokacikiem po prostu poezja, ale też podrasowany tym toperem tutaj bardziej brokatowym wewnętrznym kąciku. Naprawdę sprawia to, że czujesz się jak taka trochę śnieżynka, trochę jak jakaś może wróżka. A wszystko jest utrzymane w takim klimacie makijażu, w którym czuję się bosko i w którym mogłabym pójść właściwie teraz na każdą okazję, czy to na imprezę, czy to na randkę, czy to po prostu na co dzień się tak pomalować. No i jeszcze jeśli chodzi o ten balsam, to jest też pozytywne zaskoczenie. Tutaj bałam się, że oni jakoś świecie przegną albo za mocno zainspirują się tym tartem, że to będzie się rozpuszczało, albo jakieś będą brzydkie drobiny tego brokatu, albo że to będzie zbyt metaliczne, jak tart na przykład. Ale jest to pięknie tutaj powiedziałabym zrównoważone. Usta wyglądają apetycznie, kolor jest piękny, podkreślający ich koloryt i taki, że wiecie, naprawdę, no też z zamkniętymi oczami mogłabym go nakładać, tutaj nie nakładam żadnej konturówki, wygląda to bosko. Także moi drodzy, ja lecę na spotkanie z Marcinem, widzimy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości, ale ja już na ten moment Wam powiem, że kocham te kolekcje i wszystkie te rzeczy zabieram ze sobą do innego zupełnie pokoju, tam, gdzie się zazwyczaj maluję na co dzień bo jestem w szoku, jestem zakochana. Jestem też zakochana w tym eyelinerze, co już Wam powiedziałam, po prostu perfekcja kolorystyczna, ale też jeśli chodzi o aplikator, czyli końcówkę, mega precyzyjna, konsystencja też bez zarzutu, zrobiłam kreski, no dosłownie w kilka chwil i one wyglądają rewelacyjnie. No nie ma dzisiaj w tym teście żadnych minusów. Same plusy i jak filet, także do zobaczenia wieczorem. Oki okay, kochani, powracam do Was. Mamy godzinę, już wam melduję pierwszą w nocy i tak prezentuje się makijaż po tych kilku godzinach. Muszę Wam przyznać, że czułam się w nim rewelacyjnie. Byłam właśnie na spotkaniu z Marcinem. Nawet zrobił mi jakieś zdjęcia, które Wam tutaj podrzucę, żebyście widzieli, jak fajnie to wyglądało. Także ja podtrzymuję swoje dotychczasowe zdanie. Uważam, że ta kolekcja, właściwie te dwie kolekcje, są fenomenalne. No, świetnie czułam się w tym make-upie. I oczy są niby takie zwykłe, ale wiecie, ten brokacik i pochodzący z cienia, ale też z tego topera, no, robiły te rzeczy robotę. Tak samo zresztą, jak i usta, chociaż teraz mam już na nich olejek, bo nałożyłam go już, wiecie, jak wróciłam sobie tutaj do domu. Także i policzki pięknie wyglądają. Cały ten make-up, pomimo tego, że dosyć mocno się świecę, znaczy świecę się nawet, powiedziałam, jak latarnia, <laughs> to służyło to. Dzisiejszemu mojemu wyjściu i też zdjęciom z fleszem. No, Buzia w ogóle wygląda jak taka wyblurowana. Także będę na pewno te kombinacje kosmetyków powielać i będę się tak malować w najbliższym czasie, bo naprawdę przypadł mi ten make-up do gustu, i no nie było dzisiaj żadnego produktu, który by mnie jakoś striggerował. Także jestem jak najbardziej na taki, jest to naprawdę jedna z najfajniejszych kolekcji Vibo i Lovely, z jaką się kiedykolwiek spotkałam. Także to wszystko moi drodzy na dzisiaj, serdeczne dzięki za uwagę, dajcie mi znać czy już coś testowaliście, jeśli tak to jak Wam się sprawdza. Tymczasem do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku, buziolki, pa 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 pa.